7 Kazimierz Moskal, 10 kapitan zespołu Ryszard Czerwiec, 16 Grzegorz Nciński, 17 Ikenaczo, 19 Łukasz Nawodczyński, 20 Łukasz Sosin, 22 Mirosław Szymkowiak, 29 Olgier Moskalewicz, trenerem pan Adam Nawałka. Rezerwowi Szczęsny, Zając, Żurawski, Kuzera, Frankowski i Sandej. Gospodarze w bramce Robert Mioduszewski, 2 Robert Bubnowicz, 3 Dariusz Żuraw, 5 Piotr Przerywacz, 7 Zbigniew Szewczyk, 9 Marcin Narwojsz, 10 Paweł Piotrowski, 11 Zbigniew Grzybowski, kapitan zespołu, 15 Ireneusz Kowalski, 17 Nerius Radzius, 18 Jarosław Krzyżanowski. Trenerem pan Mirosław Jabłoński. Rezerwowi Kędziora, Majka, Adamski, Manuszewski, Pasik, Kupsik i Osipowicz. A przed nami taktyki obu zespołów. Najpierw goście w bramce Sarnat, w obronie ostatnim obrońcą Moskal, po bokach Baszczyński z Nawodczyńskim, w środku Niciński, Szymkowiak i Czerwiec, po bokach Kosowski z Kelecim, atak Moskalewicz, Sosin. Proszę Ciebie o komentarz tej taktyki obranej przez trenera Nawałka. Myślę, że to jest taktyka ofensywna, zresztą Wisła od dawna już gra trzema obrońcami. Wrócił na tą pozycję ostatniego, gdzie zaczynał zawsze Moskal. Jest Czerwiec, który będzie wspomagał dwóch napastników, bardziej wysunięty, ofensywnie grający. Nie będzie miał tych zadań typowo defensywnych. Tutaj będą mieli te zadania Niciński z Szymkowiakiem. Chwila przerwy. Już niebawem jeszcze przed nami taktyka gospodarzy. Ostatnim obrońcą Żuraw, z lewej strony Przerywacz, z prawej Budnowicz, defensywnym Krzyżanowski, w środku pola Kowalski z Piotrowskim, z lewej strony Szewczyk, z prawej Radzius, dwójka napastników to Narwojsz i Grzybowski. Już niebawem wracamy na stadion w Lubinie. Już za kilka minut w Lubinie rozpocznie się pierwszy finałowy mecz Pucharu Ligi. Na naszych ekranach piłkarz, który w tym meczu ma zastąpić Dobiego, czyli Marcin Narwojsz. Dwa wspaniałe woleje w meczu z Polkowicami dały Zagłębiu awans do wielkiego finału. Już sędziowie wyprowadzają na środek boiska piłkarzy obu zespołów. Sędzią głównym jest pan Grzegorz Gilewski. Asystować mu będą pan Sławomir Stępniewski i Tomasz Smiliński. Około 2000 ludzi na trybunach. Nie zapełnił się ten obiekt. No było to bardzo trudne, bo stadion jest olbrzymi. Lubin ma zaledwie 50 tysięcy ludzi, a obiekt jest obliczony na 32,5 tysiąca kibiców. Jak mówiliśmy, sporo niespodzianek w składzie krakowskiej Wisły. Zobaczymy, jak spisze się w dzisiejszym spotkaniu między innymi Sosin. Jak widzieliśmy w tym meczu ligowym rozegranym jesienią, Sosin zdobył bramkę dla Wisły. Wiśle ostatnio nie wiedzie się w lidze. Trzy kolejne przegrane mecze. Takiej pasy Wisła nie miała od 98 roku, od momentu, gdy pojawił się strategiczny inwestor w tym klubie, Telefonik. A tu bardzo ładny obrazek. Mioduszewski rozgrzewał Sarnata. Adam Nawałka kontra Mirosław Jabłoński. Od 3 lat Mirosław Jabłoński pracuje z Zagłębiem Lubin. No i dziś już niebawem w rewanżu ma szansę na to, by z tym klubem wywalczyć bardzo ważne jednak trofeum, jakim jest Puchar Ligi. Żuraw. Krzyżanowski. Baszczyński. Odebrał mu piłkę Narwojsz. Ładny zwód. Zgubił obrońcę Wisły. Ale za mocne dośrodkowanie, źle przyłożył stopę do piłki, a w polu karnym już był Zbigniew Grzybowski. No wszystko trzeba pochwalić za pressing, za nieustępliwość. Odebra piłkę, później bardzo ładny zwód.
jeszcze dośrodkowanie, żeby było dokładne, wtedy już byłoby to 100% wykonane. Kazimierz Moskal. Nawodczyński. Rusza Sosin. Szybciej dobiegł do piłki Dariusz Żuraw. Tylko Sosin w polu karnym. Rzuca piłkę Czerwiec. Sosin i już spokojnie Mioduszewski. Krzyżanowski. Od niego zaczyna się większość akcji Zagłębia. On jest tym łącznikiem między linią pomocy a linią obrony. Radzius. Sprytnie przepuszczona piłka. Kowalski. Żuraw. Teraz już przerywacz ma trochę miejsca. Szymkowiak. Oddał piłkę Czerwcowi. Czerwiec do środka. Zmienił pozycję Moskalewicz. Kosowski. Do Szymkowiaka. W polu karnym czterech piłkarzy Wisły. I Kenarczo. I pierwszy strzał w tym meczu. Piłka poleciała akurat tam, gdzie stał Robert Mioduszewski. Myślę, że będziemy gadać wiele pojedynków i Kenarczo Szewczyk. To może być ozdoba. Ozdoba tego pojedynku, tak. Obaj grają bardzo ofensywnie. Grzybowski ładnie do Radziusa. Ostatni dotknął piłki Kamil Kosowski. Grzybowski. Zaczyna akcję Wiślaków Kosowski. Sosin chciał z pierwszej piłki odgrywać do Moskalewicza, aby ta akcja nie straciła tempa. Przerywacz. Krzyżanowski. Wydaje się, Krzyżanowski zbyt głęboko cofa się po piłkę pod swoich obrońców. Na razie nie próbują atakować środkiem Lubinianie. Piłki rzucane wzdłuż linii bocznej. Schodzi na prawą stronę Grzybowski. Ale trochę na razie brakuje mu wsparcia. Wszyscy piłkarze Wisły zdają sobie sprawę z tego, jak groźnym zawodnikiem jest Zbigniew Grzybowski. Momentalnie jest przy nim aż dwóch przeciwników. Moskalewicz. Czerwiec do środka. Może strzelać prawą nogą daleko obok bramki. Może trochę szkoda, że nie przygotował strzału lewą nogą, byłaby to łatwiejsza pozycja. Tak, tutaj trzeba było tak skręcić stopę za bardzo i ten strzał nie mógł być celny. Żuraw. Pierwszy raz przekroczył linię środkową. Chciał stworzyć przewagę. Leży na boisku Żuraw. Przerywa grę pan Gilewski. Bodiczkiem wszedł w niego Ryszard Czerwiec. Niebezpieczne było to starcie. Ktoś zostać barkiem uderzony w krtań. Ostatni obrońca Lubinian. Nie
można? Musiał opuścić boisko Dariusz Żuraw, więc została mu udzielona pomoc. Teraz już pozwolił pan Gilewski wrócić na plac gry. Kosowski. Sosin. Ładnie do Nicińskiego. Dobrze wygląda ta akcja Wiślaków. Środkiem Moskalewicz. Jeszcze szukał piłki Niciński. Błąd Szymkowiaka, zagrał wprost pod nogę Grzybowskiego. Marcin Narwojsz. Narwojsz bardzo dobrze wypychany przez Nawodczyńskiego. Tak, Nawodczyński szybszy od Narwojsza. Tutaj wygrał ten pojedynek biegowy, jak i bark w bark. Silniej stał na nogach, ale tutaj bardzo dobry dribbling w środku pola i podanie Grzybowskiego. Rzut rożny dla gospodarzy. Grzybowski. Przedłużył to wyśrodkowanie Narwojsz, jednak nie zamykał akcji z prawej strony. Radzius. Bubnowicz. I brawa lubińskiej publiczności. Kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Teraz to samo. Kazek, uważaj. Uwaga. Zbigniew Grzybowski. Jego niemal zawsze będzie brakować przy stałych fragmentach gry w polu karnym. On robi to w Zagłębiu najlepiej i strzelał bardzo groźnie Nerius Radzius. Dobra pozycja, trochę za lekko przystawił nogę do piłki. Ale też zajęty był na początku przepychaniem się, wywalczeniem sobie tej pozycji strzeleckiej z zawodnikiem Wisły i później po prostu zabrakło już tej dokładności i siły. Szymkowiak. Ciński. Skalewicz do Sosina. Tutaj nie przeczytał tej akcji Szymkowiak. Ja myślę, że gdyby szedł do końca za Sosinem, do tej piłki by doszedł, byłby z pozycji jeden na jeden z bramkarzem. Brawo, Kamil. Graj, 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 graj. Piłka dla Wiślaków. Kosowski. Pokazał mu się Sosin. Złe jednak odegranie do lewego pomocnika Wisły. Goście jednak utrzymują się przy piłce. Czerwiec. Panie sędzio, wywalczył sobie piłkę Piotrowski. Dobrze, teraz przerwał akcję gospodarzy Kazimierz Moskal. Trochę za długo leciała w powietrzu ta piłka. Kosowski. Przed pole karne Niciński, ładnie do Szymkowiaka, ostry kąt. Szymkowiak nie strzelał, tylko podawał. Bardzo ładna akcja Wiślaków. Zabrakło precyzji. Dobrze, szybko rozegrana piłka w polu karnym. Wiedział, że przy tym bliższym słupku jest Mioduszewski Mirosław Szymkowiak. Musiał próbować delikatnie podciąć tą piłkę, aby minęła. Zrobiła taki lob nad bramkarzem. Krzyżanowski. Kowalski. Żuraw. Strzelił piłkę w pole karne Wisły. Nie miał szansy na to, by dojść do tego podania Zbigniew Grzybowski. Szewczyk. Ikenacho. Szybko pojawiło się przy nim dwóch piłkarzy gospodarzy, Krzyżanowski z Piotrowskim.
Czerwiec. Wszystkie akcje przechodzą przez kapitana gości. Teraz strata piłki. Wykonanie Moskalewicza. Kowalski do Radziusa. Ładny przerzut na prawą stronę. Radziusz na lewą nogę. Niezła akcja Litwina. I niebezpieczny strzał w sumie. Skozowała ta piłka tuż przed Sarnatem. No dalej, chodźcie! Moskal. Czerwiec. Kosowski próbował biec piłką do środka. Szybowski nadciąga Narwojsz. Tylko dwójką. Na razie atakują gospodarze. Szuka miejsca na to, by oddać strzał lewą nogą. Zbigniew Grzybowski w końcu znalazł tę lukę, ale bardzo lekko kopnął piłkę, nieczysto w nią trafił. Tak, a dobrze ustawione stał Kowalski, mimo wszystko podłączył się do tej akcji Narwojsza z Grzybowskim. Jaduszewski, przerywacz. Teraz przerywacz zamienił się miejscem na boisku z Bubnowiczem. Przerywacz zatrzymany nieprzepisowo przez Nisińskiego. Na razie Lubinianie stwarzają sobie sytuacje podbramkowe głównie po błędach Wiślaków w środku pola. Sporo strat pomocników z Krakowa. Przerywacz. Radziusz. Ej, no co było teraz? Dziwi się Kazimierz Moskal. Rzut wolny dla Zagłębia. Poproszę, metr do tyłu. Posłusznie zostawił Litwin piłkę Grzybowskiemu. Ten będzie dośrodkowywał. Piłka dochodząca do bramki. Musi uważać Artur Sarnat. Pięciu graczy gospodarzy w polu karnym. Grzybowski. Jeszcze niebezpiecznie. Bierz. Od bramki Wisła. Moskal. Miciński. Z lewej strony Baszczyński. Najbardziej wysuniętym w tej chwili piłkarzem Wiślaków był Kamil Kosowski. Teraz szedł do linii bocznej. Maszczyński. Nie udało mu się minąć Radziusa. Podejdźcie, dobra, podejdźcie, mam pole, podejdźcie. Teraz. Sosin. Lekko tylko strącił piłkę w kierunku Moskalewicza. Ma pretensje do swoich piłkarzy trener Mirosław Jabłoński. Widocznie nie do końca na razie wywiązują się z zadań taktycznych. Miciński. Czerwiec. Był blisko niego jeden z rywali. Wolał więc zagrać piłkę do Artura Sarnata. Aktywnie w środku pola Lubinianie. Kosowski. Czerwiec trafia w przerywacza. Ikenacho
na bramką. Kurwa, kurwa. Do ciebie nie przyćwinie. Ładnie zauważył wchodzącego Ryszarda Czerwca Kamil Kosowski. To podanie zaskoczyło obrońców Lubina. I ten strzał praktycznie trafił w Nicińskiego. Ponad kwadrans gry za nami. Czekamy na pierwszą bramkę w pierwszym finałowym meczu Pucharu Ligi. Przerywacz już na lewej obronie, tak jak miało to miejsce na początku meczu. Bubnowicz z prawej strony. I Kanacz poradził sobie z przerywaczem. Ładny dribbling i Kenacho. I brakowało ruchu w polu karnym, by zmienili pozycję i Sosin, i Moskalewicz. No jeden z nich musi iść na pierwszy słupek, zmienić pozycję. Nie mogą stać i czekać na podania, bo to jest ułatwione zadanie dla obrońców. Co pan robi z siebie? Na razie w pojedynku i Kenacho Szewczyk prowadzi ten pierwszy. Pozwalajcie sobie. Panowie! Póki co nie może odnaleźć się w tym meczu lewy pomocnik Zagłębia Lubin. Razem z Jackiem komentowaliśmy w klubie Kibica spotkanie Ruchu Chorzów z Zagłębiem i Szewczyk był zdecydowanie wyróżniającą się postacią tamtego spotkania. Mamy dwie piłki na boisku. Jedna wystarczy. Kowalski. Przeszkadza mu jak może Niciński. Żuraw. Błąd Kosowskiego. Piotrowski. Szykuje się do centry Bubnowicz. I jeszcze dobry strzał i zasłużone brawa. Tak, zastanawiam się, jak gra Piotrowskiego. On chyba pierwszy raz w tej pierwszej odsłonie dotknął piłki. Widać, że cały czas biega za Czerwcem, ale robi to nawet wtedy, kiedy Lubin ma piłkę. Dobry strzał Kowalskiego zewnętrzną częścią stopy. Piłka odchodziła w kierunku lewego słupka bramki Sarnata, ale dobrze ustawiony. Narwojsz. Daj, to wybije. Żuraw. Bubnowicz czeka na piłkę. Radzius. Otrzymał ją Piotrowski. Ładne zgranie do Litwina, ale w porę przerwał tę akcję gospodarzy dobrym ślizgiem Baszczyński. Piotrowski powinien bardziej aktywnie grać. Wyciągać też ze sobą Czerwca. Dobrze zachował się Kowalski, mając blisko siebie przeciwnika. Idealnie zagrał do Litwina. Temu jednak zabrakło dokładności. Z całej siły, nic więcej. Proste podbicie. Już wiemy, co powinien zrobić piłkarz Zagłębia. Sarnat. Kopnięty przez Nicińskiego Krzyżanowski. Niebezpieczne było to starcie. Uderzony, kopnięty właściwie w żebra defensywny pomocnik Lubinian. Po takim kopnięciu może zabraknąć tchu. Tak.
na moment ciężko złapać, tak, złapać powietrze. Tym bardziej, że nie przygotowany na nic takiego. Niciński, kiedy był sprowadzany do Wisły, miał grać w ataku i rzeczywiście tak było. Potem kolejni trenerzy przesuwali go bliżej własnej bramki. No i na razie zatrzymał się na pozycji defensywnego pomocnika, ale niewykluczone, że kiedyś będzie grał także jako ostatni obrońca. Moskal. Już w pełni sił Krzyżanowski. Lewą stroną ruszył Kosowski. Ciężko było mu przejąć piłkę, zwłaszcza że jeszcze blisko niego był Radzius. Krzyżanowski. Teraz uderzony piłką w twarz Kamil Kosowski. Ale jak widzimy, to twardy chłopak. I potrzebna będzie interwencja lekarza. Moskalewicz. Dalej potrafił rzucić piłkę Kamil Kosowski. Stąd jego obecność przy linii bocznej. Zgrywa piłkę Sosin. Ponownie Sosin, pokazuje mu się Kamil Kosowski. Z pierwszej piłki dośrodkowywał zawodnik Wisły, ale trafił swojego kolegę. Radzius. Nawodczyński czy Narwojsz? Lepszy obrońca Wisły. Krzyżanowski, Piotrowski. Chętnie atakują prawą stroną, boiska lubinianie. Radzius po raz kolejny źle centruje. Szymkowiak. Moskalewicz uciekł Żurawiowi. Ikenaczo. Blisko niego Szewczyk. Efektowny dribbling Nigeryjczyka. W wyniku dobrego dla drużyny wychodzą z kontrą gospodarze. Szewczyk do Grzybowskiego, w środku Narwojsz, przed polem karnym Kowalski. Rzut rożny dla gospodarzy. Zbigniew Grzybowski, najlepszy strzelec Zagłębia Lubin w tym sezonie. 13 bramek w lidze. 10 trafień miał Arkadiusz Klimek, ale od dobrych kilku tygodni ciągle jest kontuzjowany. Wątpliwe, by ten swój dorobek powiększył jeszcze w obecnych rozgrywkach. Wchodzisz do środka, dobra. Grzybowski. Piotrowski. Ambitnie Radzius. Trochę zapasów w polu karnym Wisły. Zdecydował się na przerwanie gry pan Gilewski. Kowalski. Teraz ostatnim obrońcą jest przerywacz. Pod polem karnym Wisły został Żuraw. Rusza Moskalewicz. Nie dogoni go Krzyżanowski środkiem. Sosin. Moskalewicz powinien wcześniej zagrywać tam na wolne pole, do środka. Obaj obrońcy Lubina byli blisko właśnie Moskalewicza. Tak, ale to ostatnie dotknięcie piłki było zbyt mocne i tutaj to właśnie umożliwiło dobrą interwencję obrońcy Lubina. Przerywacz w porę przerwał akcję Wiślaka.
co was tu jest, nie ma co brać. Olgierd Moskalewicz jak zwykle imponuje dynamiką, przygotowaniem szybkościowym. Mioduszewski. Niebezpieczna zabawa. Musiał wyjść z bramki Mioduszewski. Piotrowski na spalonym Narwoś. Burzy się Radzius. Prawda jest taka, że on na spalonym nie był, ale to nie ma żadnego znaczenia w tej akcji, bowiem ta piłka zmierzała także w kierunku Narwojsza. I Kenacz. Kowalski. Na prawą stronę boiska zbiega Grzybowski. Właśnie on przy piłce. Często robi miejsce w środku swoim kolegom tak, z linii. Tego nie wykorzystuje ani Kowalski, ani Piotrowski. Krzyżanowski też bardzo rzadko zapędza się środkiem pola, a Grzybowski naprawdę nabiega się bardzo dużo, bo jest i na prawej stronie, i na lewej stronie, pokazuje się partnerom, ale wtedy tą lukę w środku pola trzeba wypełnić. Moskal. Kenacho. Nie spieszą się piłkarze z Krakowa. Chcą zaprosić na własną połowę boiska Lubinian. Teraz ci dopiero podeszli do obrońców Wisły. Zrobiło się więcej miejsca w środku boiska. Kosowski. Przekroczył przepisy Radzius. Niciński. Uciekł Bubnowiczowi Sosin. I już powinien przedostać się w pole karne, bo on bardzo dobrze gra głową. Narwojsz. Na razie radzi sobie z nim młody obrońca Wisły Kraków, Nawodczyński. W tej jednej sytuacji pokazał naprawdę świetne przygotowanie szybkościowe. Bo to jest sztuka, kiedy obrońca potrafi dogonić i przegonić napastnika, mając przy starcie do piłki stratę 2 metrów. Szewczyk. Wraca Czerwiec. Zbyt głębokie dośrodkowanie. No tutaj bardzo ładnie wychodził sam Narwoś. Wystarczyło popatrzeć i dokładnie dośrodkować. I Kenacho, jego indywidualne akcje są na razie ozdobą tego spotkania. Świetnie panuje nad piłką. Nie ma komu podać piłki przerywacz. Teraz w końcu udało się rozpocząć akcję. Żuraw. Piotrowski właśnie, o to znalazł Bubnowicza, rozciągnął graczy Wisły. Dobrze Bubnowicz teraz agresywnie. Niciński. Moskalewicz przed nim, przerywacz do środka. Moskalewicz na lewą nogę. Zdaje się, że to jest ta słabsza noga Olgierda Moskalewicza. Nie miał odpowiedniej siły. Ten strzał. Kosowski. Czerwiec.
dobra sekuracja Krzyżanowskiego teraz. Kowalski, Krzyżanowski. Musi uważać Kamil Kosowski, bardzo często dochodzi do piłki Radzius. Tak, ale tak teraz... trochę na radar jest skryty przez... Tak, raz, że na radar, ale teraz też to wejście Radziusa było wymuszone podaniem partnera. To nie on zrobił ruch do piłki, a już z dośrodkowaniami kompletnie się sobie nie radzi. Szymkowiak. Na prawą nogę. Musi oszukać na tym przyjęciu piłki Bubnowicz, Radzius, Kowalski. Czysto odebrał mu piłkę Baszczyński, potem pomocnik Lubinian zmuszony do faulu. Moskalewicz. Czerwiec i będzie 1-0 dla Wisły. Tak jest. Gola zdobywa Łukasz Sosin. Najwyraźniej jest to szczęśliwy dla niego stadion. Mówiliśmy o tym, że w meczu ligowym rozegranym jesienią zdobył bramkę w meczu z Zagłębiem. Tak dzieje się również dziś. Błąd Środkowskiego przede wszystkim. Odpuścił zupełnie krycie. I tutaj dlatego zrobiła się ta przewaga po lewej stronie boiska. Później dobre dogranie Czerwca. Mówiłeś o tym, że Piotrowski odpuścił Czerwca. Cały czas za Czerwcem. Raz tego nie zrobił i już wiemy, dlaczego musi non-stop za nim podążać na boisku. Bo jeśli tego nie robi, to wtedy może zapisywać kolejne asysty na swoim punkcie, na swoim koncie, przepraszam, Ryszard Czerwiec. Zagłębie Wisła 0-1. Radzius. Grzybowski w środku, Narwojsz. I dobrze, skutecznie Nawodczyński. Zagłębie Lubin stwarzało więcej sytuacji pod bramką Wiślaków, ale nie potrafili wykorzystać tych szans. Pierwsza strona, to nie widać! Kowalski trafia w Bubnowicza. Po chwili teraz kolejny kontra. Wychodzi Sosin. Sosin sam mija z łatwością Krzyżanowskiego. Sosin, Moskalewicz, nie było spalonego. Zagłębie Wisła 0-2. Dokładnie wiedział, co robi Łukasz Sosin. Uważał na to, by za późno nie zagrać piłki do Moskalewicza, bo wtedy... Ten dobrze ściągnął za sobą obrońców, oni stali we dwójkę razem w środku pola. Zobaczmy, czekałby nie wyprzedzić Sosina Olgierd Moskalewicz. Bardzo ładna kontra i świetna akcja dwóch napastników, a Łukasz Sosin pokazał, że umie nie tylko bramki strzelać, ale także wypracowywać. Tutaj jest typowe wyprowadzenie kontry po stracie piłki przy rzucie rożnym. Tutaj zawsze któryś z zawodników musi podejść bliżej pola karnego na 16-18 metr, aby nie dopuścić właśnie do prowadzenia takich kontr. Szewczyk. Narwojsz, odskoczyła mu piłka. Piotrowski. Blisko własnej bramki i Kenaczo, Szymkowiak. Znowu groźnie wygląda kontra Wisły. Czerwiec. Nie wiem, jak wejście nakładką. Nie wiem, jak kryje Żuraw z Bubnowiczem, bo oni praktycznie cały czas biegają blisko siebie, metr. Tak by byli związani ze sobą razem jakimś sznurkiem. Myślę, że tutaj oni powinni odejść jeden od drugiego i któryś zdecydował się na krycie. Może w przerwie trener Jabłoński rozwiąże ten węzeł. Coś na pewno musi zrobić, jeśli chodzi o grę obronną Zagłębia. Strata już jest bardzo poważna. Czerwiec. I Kenaczo. Biały,
Piłka, Kelly, piłka! Gerejczyk. Słyszeliśmy, by szybciej pozbywał się piłki. Takie okrzyki docierały z ławki rezerwowych. No widać, że on bardzo lubi się piłką bawić. Dagie! Au! Dadziuś z tym podaniem wyrzucił za boisko Piotrowskiego. Waszczyński, Moskaw. Zamienili się Gryciem teraz Piotrowski z Krzyżanowskim. Krzyżanowski teraz bardziej opiekuje się Czerwcem. A Piotrowski patrzy, gdzie jest Szymkowiak z kolei. Ryszo, Ryszo! Czy potrzebne jest takie indywidualne opiekowanie się graczami pomocy, czy też można bronić strefą? Można zagrać strefą. Ja myślę, że tutaj nie ma sensu, bo w ten sposób eliminuje się zawodników własnej drużyny, a każde odpuszczenie w tym wypadku, to co straciło, Zagłębie Lubi straciło pierwszą bramkę, no wiadomo czym się kończy. Piotrowski. Pojedynek dwóch dziesiątek, przegrany przez Piotrowskiego, ale tylko na moment. Krzyżanowski. Przerywacz. Radziusz. Momentalnie pojawił się przy nim Baszczyński. Dobra asekuracja w wykonaniu obrońcy Wisły. On ubezpieczał pozycję Kosowskiego. Paul jest. Kurwa, jego mać. To teraz Paul mówię. Odrzut wolnego rozpoczną gość. Wiśle bardzo potrzebne jest zwycięstwo. Piłkarze jak gdyby stracili trochę wiary w to, co robią. Trzy kolejne porażki, w dodatku takie przegrane, które na długo pozostają w pamięci, bo przecież większość bramek Wisła traciła w ostatnich minutach. Za każdym razem wydawało się, że już ten tytuł mistrzowski jest w rękach piłkarzy Wisły. A wtedy albo znajdował się nagle Surma w polu karnym, albo później we wronkach Maxwell Kalu. Jeszcze raz przypomnienie akcji, po której Krakowianie zdobyli drugiego gola. Ładna dwójkowa kombinacja. Sosin, Moskalewicz. Ma trochę miejsca Kamil Kosowski. Z prawej strony przesuwa się pod bramkę Ikenaccio. Do Sosina. No niemal wkręcił w ziemię Bubnowicza Kamil Kosowski. Tak to się nazywa w żargonie piłkarskim. No nie jest takie głupie to stwierdzenie, bo rzeczywiście zrobił obrót. Troszeczkę mogła się główka zakręcić, tak. Gramy. Radziusz. Daj mu. Kosowski. Ambitnie Sosin. Krzyżanowski. Ciekawe zagranie do Grzybowskiego. Grzybowskiego trzeba pochwalić, bo on cały czas pilnuje ostatniego obrońcy. Nie zostaje przeważnie na spalonym. Stara się grać w linii z ostatnim rywalem. Bardzo dobrze unika pozycji spalonej. Jest to naprawdę, nie wszyscy napastnicy to potrafią, aby w ten sposób poruszać się do tych piłek prostopadłych, które zagrywają pomocnicy. Grzybowski. Radziusz. W pole karne. Był tam Czerwiec. O tempo za wcześnie wyskoczył Ikenaccio. To otworzyło Szewczykowi
drogę lewą stroną boiska. Sarnat niepewnie. Kurwa, jego mać! Ja pierdolę! Rzadki to obrazek, gdy przy swojej interwencji bramkarz faulował swojego kolegę z zespołu. No, tutaj znalazł się Żuraw, który włączył się do akcji ofensywnej. Tutaj miał szczęście Baszczyński, że nie trafił w piłkarza z Lubina, bo mogłoby się to zakończyć rzutem karnym. Grzybowski. Z pierwszej piłki strzelał Kowalski. Kowalski. Bardzo dobrze, utrzymał się przy piłce Kowalski teraz. Szewczyk. Miał dobry pomysł, ale trochę za mocno kopnął piłkę w kierunku Narwojsza. I Kenaccio. Moskalewicz. Baszczyński. Wisła, choć prowadzi różnicą dwóch bramek, to wcale nie zamierza oddawać pola rywalom. Kosowski. On wrzuci piłkę w stylu Tomasza Hajto. Sosin. Bubnowicz. Odpychany przez Baszczyńskiego. Grzybowski. Piotrowski. Mówi się o tym, że to jeden z najlepiej wyszkolonych piłkarzy naszej ligi, ale ciągle prześladują go kontuzje. Kiedy tylko lepiej zaczyna grać, wtedy albo strzeli kolano, albo strzeli kostka. Blisko, blisko! Grzybowski. Baszczyński. Sosin. Baszczyński teraz w roli napastnika. On razem z Moskalewiczem tworzy dwójkę w pierwszej linii. I Kenaccio. Widzimy, jak łatwo poradził sobie z dwoma rywalami. No ale co z tego? Kowalski. Ustaw, 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 środek! Środek! Grzybowski. Chciał posłać piłkę obok Moskala. Szymkowiak. Zrobił kółeczko, poczekał, aż włączy się do akcji Kazimierz Moskal. Teraz nie zauważył, że biegnie za nim Narwojsz. On właśnie blisko linii bocznej. Lubinianie, partnerzy dopiero teraz podchodzą. Radzius. Narwojsz chciał posłać piłkę między stopami Nicińskiego. Ten nie dał się nabrać. Jedną minutę dolicza pan Gilewski do pierwszej połowy meczu. Zagłębie Wisła 0-2. W 32 minucie bramkę zdobył Łukasz Sosin, a 60 sekund później podwyższył na 2-0 Olgierd Moskalewicz. Chodź,
Szymkowiak. Ma miejsce na oddanie strzału. Szymkowiak minimalnie obok bramki. Chyba przez moment zastanawiał się, czy nie kopnąć piłki z woleja. Trochę ta piłka skakała. Potem stwierdził, że chyba jednak łatwiej będzie pokonać Januszewskiego płaskim strzałem. Bardzo ładne uderzenie z 25 metrów. Pan Gilewski kończy pierwszą połowę. Po tej pierwszej połowie możemy powiedzieć, że zawodnicy Wisły jedną rękę mają już na... Trzymają puchar jedną Trzymają ręką. Puchar jedną ręką, tak jest. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu tego właśnie piłkarza. Łukasz Sosin zapisał asystę i teraz właśnie z nim wywiad. Przez 30 minut mieliśmy tu w Lubinie takiego szybszego chodzonego, a potem nastąpiło 60 sekund Łukasza Sosina. Lubi pan grać na stadionie Zagłębia? No, to jest mój trzeci występ, druga bramka. Ale rzeczywiście ten mecz przy takiej pogodzie jest bardzo ciężki. I trzeba po prostu wyczekać na odpowiednie momenty, żeby ruszyć. Bardzo rozsądnie zachował się pan w 33 minucie. Zamiast próbować pokonać Mioduszewskiego, zobaczył pan swojego kolegę. No ale potem była jeszcze jedna sytuacja po dośrodkowaniu Kosowskiego. Mogło być 3-0. Tak, wtedy się wybiłem za wcześnie trochę do skoku i wtedy mi zabrakło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jacku, patrząc na pierwszą połowę, możemy powiedzieć, że nie zanosi się na zmianę w linii ataku Wisły. Jak widzimy, Tomasz Frankowski dziękuję swoim kolegom za pierwsze 45 minut, bo przecież bramkę strzelił Moskalewicz, bramkę strzelił Sosin. Oto właśnie statystyka pierwszej części gry. Strzały Zagłębia 4, dwukrotnie Radzius, raz Żuraw i Wisła, Keleci, Sosin, Moskalewicz, Szymkowiak i Czerwiec. Oni niepokoili Roberta Mioduszewskiego. Faule zaledwie 3 po stronie Zagłębia. 8 razy przekraczali przepisy piłkarze Wisły. W rzutach rożnych przewaga gospodarzy 4-0. Spalone raz w momencie podania za linią obrony ustawiony był napastnik Lubina. Za nami pierwsze 45 minut. Zagłębie przegrywa 0-2. Ja miałbym największe pretensje do bocznych pomocników, w ogóle do linii środkowej Zagłębia Lubin, bo Narwojś i Grzybowski są osamotnieni, brakuje im wsparcia. Tak, Narwojś i Grzybowski są osamotnieni, a to z tego względu, że dzisiaj mniej aktywnie gra Radzius, tutaj dobrze pokryty przez Kamila Kosowskiego. Poza tym no, ta gra Piotrowskiego w środku pola nie daje odpowiednich efektów, jak i Kowalski jest mniej widoczny. I tutaj ci napastnicy nie mają po prostu piłek, których mogliby cokolwiek zrobić. Za nami pierwsza połowa meczu Zagłębie-Wisła. Pierwszy półfinał Pucharu Ligi. Spotkamy się mniej więcej za Zagłębia Lubin. Przed nami druga część meczu, finał Pucharu Ligi. Zagłębie przegrywa z Wisłą 0-2. Pan Grzegorz Gilewski w pierwszej części meczu nie miał zbyt wiele pracy. Zaledwie 11 faulów w tym spotkaniu. Bardzo czysty mecz. Nie było absolutnie żadnych złośliwości. Kilka razy widzieliśmy na placu gry lekarzy, ale wynikało to bardziej z przypadkowych starć niż złośliwości. Nie widzimy na razie żadnych zmian ani w drużynie Wisły, ani w zespole Zagłębia Lubin. Jeśli już ktoś dokonał korekty w składzie, to prędzej oczywiście Mirosław Jabłoński, którego zespół musi odrabiać straty. Niewykluczone, że zszedł z boiska Ireneusz Kowalski, a jego miejsce zajął Majka. Sam, kurwa, nie może być tak, że się topamy. Czerwiec. Szymkowiak. Niciński. Zablokowany przez Majkę.
faulował Żuraw. Nie ma wątpliwości, że trafił w kostkę Moskalewicza. Moskal nie mógł sięgnąć piłki. Łukasz Sosin to właśnie gracz, który pojawił się na boisku po przerwie. Żuraw. Majka. Majka prawą stroną. Nie może dośrodkować, bo przed nim i Niciński, i Baszczyński. Grzybowski. Dobrze sekurował teraz Moskal. Sarna też czujny był. Kosowski do Baszczyńskiego. Krzyżanowski, Majka, Narwojsz, blisko linii bocznej, Szewczyk, on teraz właśnie przy piłce. Dobrze wyprzedził gracza gospodarzy Kazimierz Moskwo. Nie potrafią mu zabrać piłki gospodarze, ale i Kenaccio źle podaje do Szymkowiaka. Dobry powrót Piotrowskiego. Grzybowski. Piotrowski. Ma trochę miejsca Szewczyk. Do środka, cały czas lewą nogą. Tego właśnie chyba trochę brakuje Szewczykowi, by ściąć do środka i oddać strzał prawą nogą. Rzut wolny dla gospodarzy. 25 metrów do bramki Sarnata. Odwróć się, Socha! Tam, kurwa! Dobra. Jeśli Grzybowski, to możemy się raczej spodziewać strzału na bramkę. Jeśli Krzyżanowski, to być może będzie to dośrodkowanie. Grzybowski! To, że ta piłka mu zeszła, mogło mu wyjść na dobre, bo mógł do niej doskoczyć Narwojsz bądź też Piotrowski. Tak, ale tutaj Grzybowski na pewno chciał strzelić lewą nogą, bo to zewnętrzną częścią stopy trzeba uderzyć, aby piłka minęła mur. I dochodziła do bramki. Do bramki, tak. No tak wykonany rzut wolny bardzo ucieszył. To oczywiste. Artura Sarnata. Sarnat. Niciński. Moskalewicz. Dwaj piłkarze, którzy kiedyś grali w Pogoni Szczecin. Wybił piłkę na aut Szewczyk. Ale myślę, że niepotrzebnie Moskalewicz prowadził tą piłkę, przytrzymywał. Sosin w pojedynku z przerywaczem, czubkiem buta, udało się obrońcy Zagłębia wybić piłkę na rzut rożny. Przyda się teraz Sosin w polu karnym. Dobrze czuje się w walce w powietrzu. A dośrodkowywać będzie Ryszard Czerwiec. I Kenaccio i Mioduszewski.
Wyglądało to tak, jakby się spodziewali, że ta piłka przeleci nad poprzeczką. Potem nagle zaczęła tracić wysokość i gdyby nie ręka Mioduszewskiego, to mielibyśmy trzecią bramkę dla Wisły. Zauważył faul pan Gilewski. I już za moment na boisku Tomasz Frankowski, numer 21. To takie karciane oczko. Zobaczymy, czy to oczko będzie szczęśliwe dla Tomasza Frankowskiego w dzisiejszym meczu. Zejdzie Moskalewicz, zdobywca drugiej bramki. Można powiedzieć, że zrobił swoje i schodzi. Dobre spotkanie Gierda Moskalewicza. Maciej Szczęsny mówi, że oby więcej było takich piłkarzy jak Holgierd Moskalewicz w naszej lidze. W każdym meczu daje z siebie tyle, ile może. Czerwiec. I strzelał Sosie. Radzius. Do Majki. Piotrowski, Szewczyk, wyłuskał piłkę i Kenacz. Kenaczo tą akcją pokazał, że jest piłkarzem zdyscyplinowanym taktycznie, wrócił za Szewczykiem, zabrał mu piłkę. To on odpowiada za lewego pomocnika Zagłębia. Moskal. Źle, wprost na nogę Radziusa. Wywalczył piłkę Litwin. Z lewej strony Grzybowski czeka na głębokie dośrodkowanie, no ale nie aż tak. Radziusowi też dośrodkowania w pierwszej połowie nie wychodziły. On na początku, gdy przyszedł do Zagłębia, grał w linii obrony. Właśnie potrzebuje trochę więcej czasu, by nauczyć się gry bardziej ofensywnej. Grzybowski. Znowu ten sam obrazek. Świetnie pilnował ostatniego obrońcy Wisły. Stracił piłkę i Kenaczo. Narwojsz. Narwojsz. Dlaczego nie podawał Grzybowskiemu? Mogą zastanawiać się kibice Zagłębia. Marcin Narwojsz strzela bramki, ale strzela bramki tylko z woleja. Tak było w spotkaniu z Polkowicami rozegranym na tym stadionie, a tam zupełnie nieobstawiony był Zbigniew Grzybowski. Narwojszowi zabrakło tego, co pokazał nam Sosin w pierwszej połowie meczu Sosin. Była szansa na bramkę kontaktową. Piotrowski, Majka, ambitny Czerwiec teraz. Tak jak wcześniej chwaliliśmy Ikenaczo, tak po tej akcji Narwojsza możemy go zganić, bo całe nieszczęście Wisły oczywiście zaczęło się od błędu Nigeryjczyka. A tu powtórka sytuacji, w której musiał wykazać się umiejętnościami po strzale Ikenaczo Robert Mioduszewski. Frankowski. Szybko zaczyna akcję swojego zespołu Mioduszewski. Nie udało się Narwojszowi przerzucić piłki nad nogami Nawodczyńskiego. Na
strzelał Miciński. Pozwolił piłce opuścić boisko Baszczyński. Sarnat. Majka. Zabrał mu piłkę Kosowski. Miciński środkiem. Z prawej strony Ikenacho i sportowy gest Grzegorza Nicińskiego. Leży na boisku Krzyżanowski. Przez przypadek uderzony przez Tomasza Frankowskiego na pewno nie było w tym starciu żadnej złośliwości. Rozgrzewa się kolejny piłkarz rodem z Afryki w drużynie krakowskiej Wisły. To Ibrahim Sunday. Gdy zaczynał grać w naszej lidze, spisywał się bardzo dobrze. Potem zamiast gościć na treningach, to gościł w gabinetach lekarskich. Przewlekła kontuzja mięśni brzucha, a bardzo długo wyłączyła go z gry. Nie ma dziś w Lubinie Pawła Broszka, a nie ma go dlatego, że musi się podciągnąć w nauce. Nie opanował piłki Kenacza, ale było to wyjątkowo trudne. Żuraw zamienił się z przerywaczem. Teraz przerywacz na pozycji ostatniego obrońcy. I już wszystko wróciło do normy. Przerywacz do Grzybowskiego, wmieszał się w to wszystko na Wodczyński. Grzybowski. Spokojnie, spokojnie. Majka. Czerwiec. Z prawej strony Ikenacho. Myślał, że będzie biegł szybko w kierunku końcowej linii Ryszard Czerwiec. Bubnowicz. Narwoś. No Marcin Narwoś na pewno nie jest jeszcze napastnikiem tej klasy, co Arkadiusz Klimek. Przeciwko Klimkowi nikt w naszej lidze nie lubi grać. W dodatku jeszcze, jak mówiliśmy na wstępie, wypadł ze składu Dobi, który pojechał na mecz reprezentacji Albanii. A Dobi w ostatnim spotkaniu ligowym z Ruchem Chorzów zdobył bardzo piękną bramkę po indywidualnej akcji. Obrał dwóch obrońców Ruchu. Widać było, że ta para Dobi-Grzybowski powoli zaczyna się zgrywać. Frankowski. Niciński. Frankowski zostawił w sumie tutaj środek pola Sosinowi, sam szuka gry na boku boiska. Za darmo oddana piłka przez Lubinian. Czerwiec. Sosin. Wydaje mi się, że pan Wilewski śmiało mógł podyktować rzut karny.
Na pewno przerywacza nie interesowała piłka przy tym dośrodkowaniu. Pomyślał tylko o tym, by przepchnąć Sosina tak, by ten nie doszedł do dośrodkowania i nie oddał strzału. Bądź też nie przyjął piłki na klatkę piersiową. Patrzy z wyrzutem na arbitra, napastnik Wisły. Ta powtórka jeszcze do końca nam nie wyjaśnia sprawy, ale nawet z takiej odległości, Jacku, wydawało nam się, tak, że, było widać, że faul był. Żuraw. Sosin, Piotrowski, Szewczyk, cały czas prowadzi piłkę blisko lewej nogi. Strata Krzyżanowskiego, rozpędza się Szymkowiak. Czy uda mu się minąć Żurawia? Szymkowiak, Niciński, lewa noga i Mioduszewski. Bardzo ładna akcja indywidualna Szymkowiaka, tutaj pokazał swoją szybkość. Na pewno zawodnik, który no może takimi akcjami przeważyć szale meczu. I żółta kartka. Ukarany ją Baszczyński. Pierwsze nazwisko, które trafi do notesu pana Gilewskiego. Przerywacz. Do bramki było prawie 40 metrów. Odpowiednia siła strzału. Tylko że piłka miała słupek nie od tej strony, od której życzyłby sobie przerywacz. A tu jeszcze raz Szymkowiak. Wiedział, że już nie minie. Żurawia nie odda, tak, że nie odda strzału, stąd dotknął piłki piętą. Zatrzymał się, wypatrzył Niczyńskiego. Szkoda, że ten tak długo szykował się do oddania strzału. Nawodczyński. Niciński. Czerwiec. Zupełnie zdominowali środek pola Wiślacy. Nawodczyński pierwszy raz blisko pola karnego gospodarzy. Coraz odważniej gra ten obrońca, ale już widzimy, że powoli wycofuje się z góry upatrzoną swoją pozycję. Szewczyk. Przerywacz. Brawo, brawo. Sędzio. Druga zmiana, wchodzi na boisko najlepszy strzelec Wisły w tych rozgrywkach Pucharu Ligi, Maciej Żurawski. Trzy bramki zdobył, dwa gole z rzutów karnych i jedna bramka z akcji. Kosowski. Otrzymujemy informację, że opuści boisko i Kenacho. Niezłej strony można, dziś pokazał się. Tak, można powiedzieć, że zawodnik szybki, dobrze wyszkolony technicznie, bardzo krótko prowadzi piłkę, aczkolwiek czasami zbyt długo ją przetrzymuje.
Krzyżanowski. Majka do Bubnowicza. Pascal była zagrać do Frankowskiego, ale ta piłka była za mocno zagrana. Krzyżanowski. Przerywacz. Grzybowski przepuścił piłkę. Asekurował Wolce Niciński. Za chwilę zacznie się 68. minuta meczu. Możemy pochwalić Nawodczyńskiego. To jeszcze nastolatek, ale w tym meczu kilka razy bardzo ładnie zabrał piłkę rywalom. Widać, że jeszcze boi się zapędzać pod bramkę rywala. Jakby potem za moment Szewczyk nie wyprowadził akcji lewą stroną boiska, bo wtedy jemu się dostanie od trenera. Wisła ma kilku piłkarzy młodego pokolenia, niezwykle utalentowanych. Znamy już Pawła Brożka, jest przecież jeszcze Piotr Brożek, teraz wprowadzany do drużyny Nawodczyński. Frankowski. Panowie, bliżej krycie! Trzech tutaj, ej, co połapa! Już? Będziemy mieli następną zmianę. Tym razem korekty dokona trener Jabłoński. Jacek Manuszewski za Krzyżanowskiego. Kosowski. Moskal do Czerwca. Jeszcze raz Kosowski. Sarnat. Pojawił się Grzybowski. Dokładnie do Nawodczyńskiego. Z przodu. Sosin. Teraz właściwie mogą grać trójką napastników. Gracze Adama Nawałki. Sosin. Frankowski. I Żurawski, ale Żurawski raczej będzie odpowiadał za prawą stronę pomocy. Tutaj wcześniej biegał Ikenacz. Mówiłem o tym, że ma trzy bramki na koncie Maciej Żurawski. Więcej goli w tegorocznej edycji Pucharu Ligi strzelili Król, Zamiki, Dubicki i dwóch piłkarzy Górnika Polkowice, Urbaniak, Kołyk. I to ta awizowana wcześniej zmiana. Manuszewski, a usiadł już na ławce rezerwowych Krzyżanowski. Majka. Teraz przerywacz wejdzie do środka pola. Raz już zejdzie na lewą stronę. Właśnie Radziusz do Piotrowskiego. Narwojsz. Przerywacz. Trafia w piłkarza Wisły. Radziusz. Nie miał dzisiaj żadnej okazji do
strzelenia bramki Zbigniew Grzybowski. No to wystawia dosyć niskie oceny, uwaga. Narwoś! Mówiłem o tym wcześniej, że gdy strzela z woleja, to od razu jest groźnie. No ale teraz Grzybowski pokazał się z dobrej strony, jednak też tego zawodnika nie można odpuścić nawet na ułamki sekund. Ładny strzał Narwojsza. Wyszedł z bramki Artur Sarnat, skrócił kąt i właściwie miał blisko do piłki dzięki temu. Jeśli już, to trzeba było może spróbować przelobować bramkarza. Narwoś jeszcze miał czas na to, aby podciągnąć jeszcze tą piłkę bliżej bramki. Ale miał na pewno pamięć ten przegrany pojedynek biegowy z obrońcą Wisły i być może już nie chciał zwlekać. Wolał zakończyć akcję strzałem. Bubnowicz. Szymkowiak. Prawą nogą nad bramką Januszewskiego. A Żurawski nie doczekał się na podanie. O czym mówiłeś, wspaniałe podanie Grzybowskiego środka pola. Szkoda, że nie ma kto jemu tak zagrać piłki. A przecież on jest tym piłkarzem, który najlepiej w drużynie Zagłębia potrafi kończyć akcję. Ładne zagranie do Frankowskiego. Frankowski. Pięknie Czerwiec. 3-0. Wspaniała akcja, wspaniały gol. No to jest to, co naprawdę aż miło patrzeć na stadionach. Piękne rozciągnięcie gry do Frankowskiego. Ten ładnie przyjął piłkę, podciągnął, dojrzał wchodzącego Czerwca. Wydawało się, że Czerwiec zbyt szybko wszedł na tą piłkę, że ta piłka jest troszeczkę do tyłu za niego zagrana, ale pięknie się złożył, naprawdę położył się na lewej nodze. Przepiękny strzał z woleja. Co znamienne, brawa pili kibice Zagłębia Lubin. Piękna bramka. Proszę zobaczyć, jak pięknie się złożył tego strzału na lewej nodze. W takich bramkach mówi się stadiony świata i rzeczywiście tak jest. Zagłębie Wisła 0-3. Szewczyk. Sosin, Moskalewicz i Czerwiec. To ci piłkarze, którym udało się pokonać Januszewskiego w tym spotkaniu. Żółta kartka dla Grzybowskiego za próbę wymuszenia rzutu karnego. On się trochę potknął na piłce, ale rzeczywiście niepotrzebne było to wyciągnięcie rąk do przodu i taki nieco teatralny gest. No właśnie tutaj to widzimy. Czwarty gol dla Wisły. Sprytnie chciał to zrobić Tomasz Frankowski. Wiedział, że może być na wykroku Robert Mioduszewski. Lekkim, technicznym, płaskim strzałem chciał posłać piłkę obok bramkarza Zagłębia. Zagłębie już chyba podłamane. Jeszcze ta niewykorzystana sytuacja Narwojsza, po której Lubinianie nie zdobyli kontaktowego gola w tej chwili. 3-0. I chyba praktycznie już jest po meczu dla tego zespołu. Czerwiec. Niciński do Szymkowiaka. Zazębia się ta akcja Wisły. Wbiegł na piłkę Tomasz Frankowski, dlatego daleko ona odskoczyła. Nie mógł się przyjąć. Narwoisz, Grzybowski, Narwoisz.
Teraz niepotrzebnie dogrywał, próbował dograć do Grzybowskiego. Wtedy, kiedy teraz powinien iść sam, bo Grzybowski zabrał ze sobą dwóch obrońców, którzy go kryli. Ten mógł spokojnie wejść środkiem pola w pole karne. Może doszło do krótkiej wymiany zdań między tymi piłkarzami i Grzybowski powiedział mi, no słuchaj już, następnym razem masz mi podać. Szewczyk. Narwojsz. Minął Nawodczyńskiego. Nie zdążył jednak nikt zamknąć prawej strony boiska. Będzie jednak rzut rożny dla Zagłębia. Nowicz. Mocno podkręcona piłka. Po tym jak ją zagrał, poleciała za niego. Czerwiec. Baszczyński. Nawodczyński. Żurawski. Zmienia stronę boiska teraz blisko linii bocznej z lewej, na lewej flance. Nawodczyński. Kolejną zmianę przygotowuje trener Jabłoński. Osipowicz już za moment będzie mógł pokazać nam kilka ciekawych akcji. A już tej szansy nie będzie miał Narwoś. Szymkowiak. Mocno podkręcona piłka. Tam jeszcze ściągał Bubnowicza Sosin. Osipowicz. Mocnym punktem gości w dzisiejszym meczu jest Kazimierz Moskal. Dobrze rozwija akcję rywali. Dobrze też rozpoczyna akcję Wiślaków. Niciński. Majka. Bubnowicz. Do Grzybowskiego, tego wyprzedził Moskal. Kosowski. Olbrzymią ochotę dzisiaj do gry pokazuje Ryszard Czerwiec. Jeszcze dodatkowo na pewno zmobilizowany tym przepięknym golem. A teraz spróbował strzał z dystansu Maciej Żurawski. Wiślacy już panują kompletnie nad wszystkimi aspektami gry boiskowej. Radzius. Grzybowski. Pomimo asysty trzech rywali potrafił jeszcze podać piłkę do Piotrowskiego. No, ale chciałbym powiedzieć, jeden Grzybowski to za mało, jak na Wisłę Kraków. W koszykówce w Chicago Bulls wystarczał jeden Jordan. No, w piłce już trudniej o to, by
jeden człowiek przesądzał o losach spotkania. Chciałby walczyć rzut rożny Osipowicz. Majka. Czeka na piłkę Grzybowski. Spalony na Osipowicz. Sarnat. Kosowski. Poskal. Januszewski do Januszewskiego, ten zagrał piłkę do Radziusa. Żuraw, piłkarzom Wisły ciągle mało, zdobyli już 3 gole, ale cały czas bardzo aktywnie grają, nawet napastnicy Krakowia mentalnie podchodzą do obrońców Zagłębia, gdy ci dłużej próbują wyprowadzać piłkę z własnej połowy. Faulował Piotrowskiego Czerwiec. Może to się skończyć żółtą kartką. Tak też się stało. Faul z tyłu. Myślę, że w sumie dobra decyzja sędziego. Osipowicz. Manuszewski. Grzybowski. Bubnowicz. Żuraw. Majka. No dobra. Przerywacz Radziusz. Nieudana próba rozegrania akcji z pierwszej piłki. Próbowali tego Szewczyk z Majką, Ibrahim Sunday za Kamila Kosowskiego. Dobry mecz piłkarza z numerem 5. Zresztą od momentu, gdy pojawił się w Wiśle Kraków Kamil Kosowski, praktycznie nigdy nie rozczarowuje. Niteczka ty! Brawo Kosowski! Zawsze gra na równym poziomie. Równym poziomie. Witeczka! Brawo. Sarnat. Czerwiec. Sunday. Żurawski. Wolny na prawej stronie jest Nawodczyński. Nie zauważył go jednak Czerwiec. A teraz Nawodczyński też powinien podejść troszeczkę. Włączyć się do akcji. Wtedy być może partnerzy by go zauważyli. Brawo, brawo. Przewinił Sosi. Piotrowski. Biały. Manuszewski. Bubnowicz.
Josipowicz. Grzybowski. Sprytnie zachował się Zbigniew Grzybowski. On niejako wymusił ten faul. Zauważył, że stoi przed nim Kazimierz Moskal. Wpadł na rywala. Moskal praktycznie był odwrócony, patrzył na piłkę. Piotrowski, Manuszewski, Grzybowski. Piotrowski już odszedł od piłki. Stanie w murze, potem zapewne z niego wyskoczy, by zrobić lukę temu, kto będzie wykonywał ten rzut wolny. Przy piłce przerywacz. 20 metrów do bramki Sarnata. Brawa i dla strzelca, i dla bramkarza. Ładnie nad murem. Bardzo ładny strzał. Dobrze ominął piłką mur, no ale Sarnat był na posterunku. Grzybowski, Bubnowicz nie trafił piłki głową, ona mu spadła na kark. Dwie groźne akcje. Tam jeszcze Szymkowiak wyskoczył z tego muru i być może też dlatego ta piłka minęła mur. Czerwiec. Wróć Kasia, wróć Kasia. Jeszcze raz, jeszcze raz. Witek. Moskal. Wybrał bezpieczniejszy wariant. Mógł podawać Nowoczyńskiemu. Ostatecznie zdecydował się zagrać piłkę do Sarnat. Taka mała krakowska gra w wykonaniu dwóch piłkarzy, którzy z Krakowa nie są. Uwaga! Jeszcze Frankowski. Teraz Żuraw cały czas jako bramkarz. Znowu próbował Ryszard Czerwiec. Ale brawo Mioduszewski przy tej interwencji w pojedynku z Frankowskim. Tutaj świetne zagranie do Frankowskiego, bardzo dobre wyjście. Tutaj oklaski dla Mioduszewskiego, który przewidział, co zamierza zrobić napastnik Wisły, a potem dwa razy Żurawski, jeszcze trwała kanonada. Uratował swój zespół przed utratą gola. Wcale nie narzeka na to podanie Piotrowskiego Szewczyk, bo pomysł był dobry, trochę za dużo siły włożył w to zagranie Piotrowski. Radżus. Osipowicz. Spokojnie Moskal. Czerwiec. Dwie minuty dolicza pan Gilewski. Nie było zbyt wielu przerw w grze. Bardzo czyste spotkanie. Manuszewski. Bubnowicz. Raz jeszcze Manuszewski. Radzius. Do przerywacza. Sosin. Frankowski. Seria zwodów. Nie zgubił jednak Żurawia. No, tak naprawdę chyba nie próbował do końca iść jeden na jeden, bo można było szybciej tą akcję rozegrać. Szukał tam kolegów. Tak. Przed polem karnym i w polu karnym.
Szewczyk. Zareagował asystent pana Gilewskiego. A spalony Mosipowicz. Rozpoczęła się 92. i zarazem ostatnia minuta pierwszego finałowego meczu o Puchar Ligi. Zagłębie przegrywa z Wisłą 0-3. Bramki Sosina, Moskalewicza i Czerwca. Już teraz możemy państwa zaprosić na najciekawsze akcje tego spotkania, zwłaszcza na tę, po której gola zdobył środkowy pomocnik Wisły Kraków, Ryszard Czerwiec. Taką bramkę można śmiało oprawić i postawić i zawiesić na ścianie. Osipowicz. Ma pretensje Manuszewski, bo bardzo dobrze zamykał tą akcję z prawej strony. Pan Gilewski kończy mecz w Lubinie. Zagłębie bardzo wysoko przegrywa z Wisłą Kraków. Gospodarze stworzyli sobie niewiele sytuacji do zdobycia bramki, a gdy już przed Starnatem stawał Narwojsz, ten za każdym razem wybierał nie najlepsze rozwiązanie. Zadowolony Maciej Szczęsny, który w tym meczu nie grał, postawił na Artura Sarnata trener Adam Nawałka. Oto dwójka bohaterów tego meczu. Brakuje nam tego trzeciego, czyli Olgierda Moskalewicza. I poprawił swojego dorobku strzeleckiego tej edycji Pucharu Ligi Maciej Żurawski. Cały czas ma 3 zdobyte bramki, ale też wchodząc na boisko nie był napastnikiem, tylko zastąpił na prawej stronie Ikenacho. Posłuchajmy, co do powiedzenia po tym meczu ma trener zwycięzców. Przede wszystkim muszę schylić czoła przed Adamem Nawałką. Rzeczywiście Wisła, choć w eksperymentalnym składzie, to zrezygnowała z Pucharu Ligi i dziś już praktycznie sobie go zapewniła. Jest z tych, którym dał proszę, którzy razie grywają w Lidze. Oczywiście jestem bardzo zadowolony.